Ojej, tatusiu, ta choinka jest zdecydowanie większa niż ta, którą mieliśmy w zeszłym roku. Oj, tak, jest ogromna, ale jaka piękna! Tak, myślałem, że wam się spodoba. Lampki dobrze założone? Idealnie, skarbie! Przyniosłam ozdoby, abyśmy mogli wszyscy razem ubrać naszą choinkę. Mamusiu, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. To będzie najpiękniejsza choinka na świecie. O, uwielbiam ubierać choinkę. Ja też, siostra. No to co, bierzemy się do pracy? Proszę, tutaj macie bombki. Super! A są też lukrowe laseczki, tak jak w zeszłym roku? Są. Wszystko jest w pudełku. Hej, ja nie dosięgnę tak wysoko, żeby ją zawiesić tam, gdzie chciałabym, żeby wisiała. No to daj, pomogę ci. Gdzie mam ją powiesić? Tam u góry. Dobra. Idealnie. Oj, faktycznie nasza choinka wygląda najpiękniej na świecie. No wiadomo. A teraz ubierajcie się, jedziemy na zakupy. Zakupy, ale super! Centrum handlowe? Tak, musimy zrobić zakupy na święta. Kupić jedzenie, może jakieś prezenty? Mamo, prezenty przynosi święty Mikołaj, to chyba wiadome, co? Tak, ale kupimy też prezenty dla babci i dziadka. Dobra, koniec gadania, jedźmy już! Kochanie, czy ryby, tak jak w zeszłym roku, wybieramy te najdroższe? Oczywiście, ale zobacz, jakie tutaj są piękne kosze. Taki kosz sprawiłby radość mojej mamie. No to weźmy go. Co tam w środku jest? Owoce i czekoladki. Wspaniały pomysł. Tak, to idealny prezent dla twojej mamy. Ona uwielbia owoce, a te kosze są tak ładnie zapakowane. No, na pewno się ucieszy, ale do tego musimy jej coś jeszcze kupić. Myślałam o złotych kolczykach. Co ty na to? Złote kolczyki będą świetne. Jeśli cenią sobie Państwo jakość, polecam naszą kawę. Kawę? Lubię kawę. Mamy bardzo dobrą kawę brazylijską. W takim razie poprosimy dwa opakowania. Dobrze, tylko torebka kawy kosztuje 150 zł. Trochę drogo, ale na pewno jest dobra, tak? Tak, to najlepsza kawa. Dobrze, weźmy dwa opakowania, albo wiesz co, skarbie, weźmy trzy. Po co nam trzy opakowania tej samej kawy? No jedna dla dziadka, druga dla nas, a trzecia w razie czego na zapas. Zapakować? Tak, poproszę. Trzy w cenie dwóch, ale super promocja. Tak, dzisiaj mamy promocję na wszystkie bombki, trzy w cenie dwóch. Po co kupować bombki w promocji? Ach, siostrę, pewnie żeby zaoszczędzić, ale nam bombki nie są potrzebne, przecież mamy już pięknie ubraną choinkę. O, tutaj są rodzice, może już skończyli kupować jedzenie. Nie lubię kupować jedzenia, to nudne. Koniecznie musimy kupić kawior. Oj, tak, święta bez kawioru? O, nie. Znowu wybierają wszystko to, co najdroższe. Wiadomo, co roku to samo. O, Rety, jaka piękna sukienka, jest prześliczna. Która? Mi podoba się ta czarna. Mi ta granatowa, ale błyszczy, wygląda jak suknia balowa. Dziewczynki, jeśli chcecie, możemy wam kupić te sukienki. Ubierzecie je w święta, co wy na to? Tak, mamo, ja chcę tę granatową, ale ona pięknie błyszczy, wygląda jakby była zrobiona z brokatu. A ja chcę tą czarną, ta czarna bardzo mi się podoba, ma takie falbanki. No dobrze, to weźcie je, chcecie przymierzyć? Nie, ja od razu ją biorę. Na pewno będzie mi dobra. No dobrze, no to weźcie sukienki, a ja zapłacę. Och, no dobrze, zakupy zrobione. Chyba wszystko mamy, tak? Najważniejsze, że mamy przepiękne sukienki, są cudne. Och, jak to dobrze, że moja kuzynka zgodziła się pomóc mi w kuchni. Pomóc ci w kuchni?
Tak, pomoże mi ugotować wigilijne potrawy. Sama na pewno bym sobie nie poradziła. Zapłaciłam jej 300 zł za to, że przyjdzie do nas na 2 godzinki i pomoże mi ugotować najróżniejsze potrawy. No faktycznie, dobrze, że się zgodziła. Dziewczynki, idźcie się pobawić albo odpocząć. Te zakupy na pewno was zmęczyły. A my wypijemy sobie pyszną kawkę. Oj tak, jestem ciekawa, jak ona smakuje. No dobra, siostra, co będziemy robiły? Nie wiem. Ja wiem, pójdę napisać list do świętego Mikołaja. Napiszę, co bym chciała dostać pod choinkę. I myślisz, że święty Mikołaj da ci to, co chciałabyś dostać? Co ty w ogóle chciałabyś dostać pod choinkę? Właściwie to sama nie wiem. Coś naprawdę fajnego. Ale co? Ja chciałabym dostać iPhone'a 15. A ja w sumie bym chciała dostać nowego laptopa. Albo nie, nowy komputer, monitor i głośniki. Cały zestaw. To jeszcze musiałabyś dostać klawiaturę i myszkę. No, ale koniecznie bezprzewodowe i podświetlane fioletowym światełkiem. Ble, ta kawa jest ohydna. O, faktycznie, bardzo niedobra. Chyba jednak drogie wcale nie znaczy smaczniejsze. Dzień dobry, tak jak się umawiałyśmy, przyszłam ci pomóc gotować. Och, jak to dobrze, że się zgodziłaś. Ja kompletnie nie potrafię gotować. No i zapomniałam zamówić jedzenie na święta z restauracji. Spóźniłam się. Nie ma już wolnych terminów na zamówienia. Nic dziwnego, święta są już jutro. No dobrze, to co, gotujemy? Znaczy, myślałam, że ty będziesz gotować, a ja będę patrzeć. Co? A ja myślałam, że razem będziemy gotować. Kochana, przecież ja się w ogóle na kuchni nie znam. Zawsze zamawiam wszystko w restauracjach. Och, no dobrze, biorę się do pracy. Następnego dnia. Święta. Och, dziewczynki. Warto było wydać 1500 zł na te sukienki. Wyglądacie przepięknie. Ja czuję się jak prawdziwa księżniczka. Ja też wyglądam ładnie. Tak, obie wyglądacie bardzo ładnie. Ale, ojej, ile prezentów pod choinką. Oj tak, Gwiazdor się postarał. Ciekawe, czy dostaniemy iPhony, tak jak chciałyśmy. I nowy komputer, albo chociaż laptopa. No, ciekawe, ciekawe, co tam wam Gwiazdor przyniósł? Po kolacji. Juhu, możemy otworzyć prezenty, prawda? Tak, tak, otwierajcie. No to dalej, ja otworzę to pudełko. O, mogę pierwsza? No jasne, otwieraj. O, aparat! O, bardzo ładny, różowy. Różowy pewnie miał być dla ciebie. Ja przecież nie lubię różowego koloru. No dobra, to teraz ja otwieram. Otworzę to pudełko. Uwaga! O, to gra! Ale super, pokaż! Ha? Zawsze taką chciałam! Dziewczynki chyba są zadowolone. Hej, no to uważaj teraz! Laptop! Juhu! Ja na pewno też tutaj znajdę coś fajnego. Co to jest? Złota róża? I złota koniczynka? To prawdziwe złoto! Ojej, jakie ładne! Wolisz koniczynkę czy różyczkę? Ja wolę koniczynkę. To dobrze, bo ja wolę różyczkę. Zostały jeszcze 3 prezenty, otwórzmy je. Ha? Telefon, to najnowszy iPhone. Hej, ja też chcę. Aparat niebieski, no tak, ty chciałaś różowy, a ja niebieski. A tu? Jej, ja też dostałam najnowszego iPhone'a. Fantastyczne prezenty. Fantastyczne święta!